Dobar dan! Witajcie w kolejnym odcinku naszego życia! Dzień dobry. Dzisiaj zabierzemy Was w cudowne miejsce, bo planujemy sobie rejs po Wodze Kotorskiej. Będziemy rejsować, będziemy marynarzami i zaraz, o ile nas auto nie rozjedzie. Pierwsza przygoda. Siadamy do autokaru i jedziemy na statek. Wykupiliśmy sobie wycieczkę z naszym biurem podróży, Regobis, z tym, którym tutaj przyjechaliśmy. I jedziemy teraz busem do Tivatu. Tam się chyba przesiadamy na jakiś stateczek, później na jakąś łódeczkę i będziemy trochę zwiedzać, trochę spacerować, trochę się kąpać. Będziemy w jaskini, także szykujcie kąpielówki i wskakujcie z nami. Zamieniamy autobus na stateczek. Jesteśmy właśnie w porcie w Tivacie i wsiadamy na statek Troja. Tutaj mamy wyspę w kształcie łodzi, na której jest kościół. Zaraz będziemy zoomować, można pospacerować i pozwiedzać. Tutaj pan kapitan nawiguje, pięknie płynie, steruje. A tutaj Adrianna nagrywa kościółek na wyspie. Kolejny przystanek, katamaran zostaje w porcie, a my idziemy odkrywać Herceg Novi i możemy sobie wybrać, czy idziemy na plażę, czy tutaj będziemy przy porcie, czy spacerować, czy idziemy w stare miasto. Oczywiście wybraliśmy najtrudniejszą opcję, bo trzeba się wspiąć, bo to jest miasto schodów. Idziemy na Strug. Trapaliśmy się na górę, jesteśmy na Placu Solnym, kiedyś właśnie tutaj. Handlowali tutaj solą. Tak jest. Drodzy Państwo, marynarze. Dlatego Plac Solny. Dlatego dostaniemy słoną kawę zaraz, bo zamówiliśmy sobie kawkę mrożoną i chwilę oddechu mamy w środku miasta. Sprawdźmy, czy kawka jest słona na Placu Solnym. Słona. Ale słona. To chyba od potu po tych schodach wszystkich. Co ciekawe, tutaj w knajpkach zawsze od razu z zamówieniem dostaje się rachunek, także można sprawniej wszystko ogarnąć. Teraz już musimy się zbierać, bo mamy tutaj określoną ilość czasu. Później odpływa nasz katamaran, także zaraz się zbieramy. Jeszcze szybki spacerek i lecimy na dół. I zobaczcie, jaki przepiękny widoczek jest z tego starego miasta też. No i zobaczcie, inni się też tu wylegają. Proszę bardzo. Też to się przeciąga właśnie. I ostatni rzut oka na rynek w Herceg Novi. Ruszamy jeszcze tą alejką, bo jeszcze nie przeszliśmy jej, a to są też jakieś duperele i stragany, także ruszamy, bo zaraz odpływa nasz statek, a jeszcze mamy obiadek i jaskinie, nurkowanie w jaskini. Gdzie jaszczurka?
Ale uważaj, żeby bo może ugryźć. Gdzie jest ta jaszczurka? Nie jest zainteresowana. Nie widzę w ogóle tej jaszczurki. Nie mam pojęcia, gdzie my idziemy, ale idziemy. O, blisko wody, to ważne. Akurat mamy dojść do wody. O, jest git. No i stąd już widać port. Siema. Patrz pod nogi ty, gościu. I jeszcze wam pokażę na mapce, bo jesteśmy w Herceg-Novi. Tu już byliśmy. Teraz tak, przypłynęliśmy z Tivatu. Byliśmy też w Kotorze i byliśmy również w Budwie. Także tu z tej mapki tu byliśmy prawie we wszystkim. I północ kaniony też odwiedzone. Ekstra. A jesteśmy zupełnie tutaj. Dużo już zwiedziliśmy. I tu jeszcze w Herceg-Novi taka charakterystyczna na wybrzeżu rzeźba. I ogólnie to Herceg-Novi jest bardzo takie strome, bardzo dużo schodów i wygląda trochę jak twierdza taka piracka. Może to była twierdza piracka, w każdym razie tak wygląda. I zaraz obok tej twierdzy jest jeszcze oczywiście miejska plaża, także jest bar, jest plaża, można sobie wypocząć. I żeby dostać się na swój katamaran, musimy przejść przez inną łajbę jeszcze. Taki mamy trap z innego statku. Także przechodzimy. I na inny statek. Abordaż! Abordaż, Adrianno! Obróciłem w tę stronę, żeby patrzyła gdzieś. Twoja ma zęby nawet. Pokaż te zęby. O, płetwą do siebie. Nie. I jeszcze się przesiadamy, słuchajcie, teraz do taksówki wodnej i ruszamy na niebieską jaskinię, Blue Cave, tak. Także płyniemy tym do środka jaskini.
Na katamaran wrzuciliśmy cali w soli. Było mega super hiper czat. Niestety średnio nagraliśmy, bo GoPro padło nam drugiego dnia wyjazdu. A nagrywaliśmy telefonami, ten ekran dotykowy czasem się włączał i tak dalej, ale no trudno było uchwycić po prostu całe to piękno. Ale zdecydowanie było warto tam wyskoczyć, bo jeszcze wycieczka miała opcję taką, żeby zostać sobie tu na plaży i przekąpać się w tej wodzie. Wspaniały to był rejs. Dziękujemy za rejs. Rewelacyjny. Jak oceniasz, marynarzu, swój kolejny rejs po przerwie? Dzisiaj bardzo przyjemnie, nic nie musiałem robić, a wszyscy robili za mnie. Czułem się jak kapitan. No, Tiwat również przepiękny, ale musimy obejrzeć go sobie na zdjęciach, bo trzeba już lecieć, a zwiedziliśmy z Tiwatu toaletę i kawałek wybrzeża. Trochę dziwnie zaprojektowana, ale jest papier. No, ale fajny widoczek. To już nie jest tylko nasza opinia. Bar, grill bar w zasadzie haską naszego hotelu jest naprawdę ekstra. I trzeci raz zamówiliśmy sobie pliskawice z kajmakiem. Przepyszne. Na kajmaku. Na kajmaku. To jest serek, podkreślamy, że to nie jest taki kajmak jak u nas. Odpoczęliśmy trochę, rzuciliśmy kolejną część relacji z Czarnogóry, a teraz zabieramy się za nasz deserek Trilecie, którego wczoraj w końcu nie ruszyliśmy. Mamy tutaj herbatniczki, żeby nimi sobie wyjadać zamiast łyżeczki i będzie fantastycznie. A teraz szok, bo to wygląda jak biszkopt, ale pachnie i jest twarde jak herbatnik.